sztuka jest profesjonalna, wyposażona w różne rozmiary i nawet na dużych chłopców. Co jak widać na załączonym przykładzie działa. Super. Okulary mamy mieć wszyscy. No jesteśmy wszyscy gotowi? Tak, my ci. No to... Okulary pan ma? Tak, tak. Ma pan. Czyli okulary. Jest cała grupa? Rękawiczki mamy. I w ostatniej kolumnie 632, pani znaczka. To jest pochłaniacz górniczy, służy do ochrony dróg oddechowych i chroni nas przed tlenkiem węgla. Najważniejszy to dla państwa będzie sposób użycia. Wyjmujemy spuszki właściwe i odrzucamy. Zakładamy pasy nagłowia na głowę. To do ust. Zatyczka na nos. Wyborzy Państwo na punkcie. Jeśli ktoś się będzie bał, można się przytrzymać, poręczyć i tak dalej. Jedziemy na poziomie 960. Zakładamy. Chciałbym prosić o zgodę na wyjście na drogi przewozowe z poczekalni w kierunku chodnika łączącego węzeł. Rada naukowa. Kolejki są podwyższane, wiszą i po prostu one mają takie kółka specjalne, po której ten cały napęd jeździ po tych trasie. Które ludzie wsiadają do tych wagoników, odpowiednio się zapinają. Czy to jest bezpieczne? Nie, bardzo bezpieczne. Ludzie są zabezpieczeni. Zabezpieczeni tymi łańcuszkami, czy tak jak tutaj widać, specjalnymi poręczami. No i jeżeli tutaj Panie pytają o bezpieczeństwo, mamy tutaj przeprowadzane kontrole miesięczne, 3-miesięczne, gdzie są specjalne osoby wyznaczone do przeprowadzania tych kontroli. Te przesiewacze oddzielają nam na przykład duże kęsy kamienia od urobku, który jedzie po prostu, który nam potem przeszkadza w szybie, w skipie przy wydobyciu. Specjalny podest w celu poprawy bezpieczeństwa, żeby odizolować go od układu, żeby był z boku układu i żeby mógł bezpiecznie obsługiwać ten prostowy. Powietrze do drążonych wyrobisk, czyli potężny wentylator i lutnia. Gdyby ktoś się źle poczuł, gdyby bał się iść czy coś, to proszę śmiało mówić. Nie wstydzić się, nie ukrywać. Że przy Pana czujemy się bezpiecznie. No to bardzo dobrze. Cieszy nas to bardzo. Niesamowite. Wyobrażenie w ogóle zupełnie inne niż to, co jest tutaj. Tak. To jest taki ja nawet chciałam świat pod ziemią. Chciałam nawet przez ścianę przejść. Ale to, że tu jest po prostu podziemny świat, że tu człowiek przyniósł mnóstwo tych rzeczy, skonstruował to wszystko po to, żeby ten węgiel stąd wydobyć. Tu jest cała potężna infrastruktura i no, niesamowite. Wrażenia są wyjątkowe, bo pierwszy raz mi się to zdarza, że jestem prawie kilometr pod ziemią i tak się zobaczyć, jak to wygląda. A wygląda to niesamowicie. Każde wejście osób postronnych, niezatrudnionych na danej zmianie do ściany wymaga zgody przodowego. Kombajn przemieszcza się pomiędzy chodnikiem nadścianowym a podścianowym.
Przemieszczę się, tak powiem, na specjalnych drabinkach. Mamy nadzieję, że uchyliliśmy jakiś tam ten rąbeczek tego wszystkiego, że się Państwu podobało. No, bardzo mi się podobało. Bardzo ciekawe miejsce, ale ciężka praca na pewno. Dziękujemy za to i prosimy o jeszcze. Jasne, będziemy za tydzień. Następnym razem trochę popedrować, jakby można. Tak jest. Dobra, damy pilot do ręki i będzie Pani fedrować.